W tym artykule pokażę Tobie, jak wykonać analizę artykułów gospodarczych z użyciem sztucznej inteligencji. W tym przykładzie użyję czata GPT w wersji 4.0. Jest to wersja płatna. Koszt miesięczny to $20 oraz wtyczkę Webpilot. Aby używać wtyczek w wersji 4.0, musimy przejść do Settings Beta i w Beta Features sprawdzić, czy mamy zaznaczone pluginy. W momencie, gdy te pluginy są zaznaczone, wówczas przechodzimy do Plugin Store i szukamy pluginu, który jest nam potrzebny. W przykładzie będziemy używać pluginu Webpilot, więc klikam zainstaluj. Po instalacji przechodzę do czata GPT i wysyłam wiadomość do czata. Stwórz artykuł na bazie przesłanych danych w temacie perspektywy polskiej gospodarki Anno Domini 2024 i w tym miejscu podsyłam linki do dwóch artykułów z Forsala i do artykułu ze strefy inwestorów. Następnie klikam Send Message. Chat GPT używa wtyczki Webpilot, aby odczytać informacje z pierwszego artykułu. Następnie ponownie używa wtyczki Webpilot, aby odczytać informacje z drugiego artykułu i wykonuje tą samą czynność do artykułu numer 3. W zdaniu artykułów ChatGPT generuje dla nas treść. I oto efekt prac sztucznej inteligencji. Tytuł: Polska gospodarka 2024. Wzrost, inflacja i wezwania. Mamy punkt pierwszy, wzrost PKB, inflacja, drugi, przyspieszenie gospodarcze, niepewność i wezwania oraz podsumowanie. I w taki sposób bardzo szybko możemy analizować artykuły prasowe i na ich bazie generować własne treści. Serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania, komentowania, a jeżeli szukasz więcej wiedzy w tym temacie, na dole znajdziesz linki do moich najnowszych kursów dotyczących sztucznej inteligencji i nie tylko.